Cześć, pokaż tutaj. Ja uszy. A co się stało, mów? No właśnie nie wiem. O ty. O, broda taka. No. I tak trzymaj, nie? Kolejna, trzecia rzutówka w Karwi. Można powiedzieć, że rzutówka to taka rozgrzewka przed waszym lubiatowem? No, można tak powiedzieć. Ja ze swojej strony bardzo się cieszę, że koledzy z Władka zorganizowali taki jakby przedsmak tego, co nas czeka w 2018 roku. Będąc tu dzisiaj, widzę takie zniecierpliwienie wędkarzy. Cieszą się, że ta zima już minęła. Przed nami sezon, wiele imprez fajnych. No, widzimy tutaj zawodników z różnych klubów, od was, z Pomuchla też sporo, no i widać całą śmietankę. Mam dzisiaj aktualnego jeszcze mistrza Polski Bartka Hempla, wicemistrza Andrzeja Kozłowskiego, Mariusza Bizeckiego mamy, także no, można powiedzieć, że są to zawodnicy, którzy osiągnęli w tamtym roku naprawdę wielkie sukcesy. Poparte to są jednak pracą, treningiem, zaangażowaniem w ten sport, wielką wiedzą. To później przynosi efekty. Życzę wszystkim, żeby właśnie dzielili się tą wiedzą z mniej doświadczonymi, bo pamiętajmy, naszą dewizą jest przyjaźń, koleżeństwo i dobra zabawa. Jacek, sędzia główny zawodów dzisiaj. Powiedz pokrótce, na czym polegają te dzisiejsze zawody? No, zawody polegają na jak najdłuższym wykonaniu rzutu shortcastingowego za głowy. Rzucamy ciężarkiem 120 gram, tak jak 2 lata temu i w zeszłym roku? Tak jest. Stanowi ciężar 120 gram, jedna gramatura, jeden wytwórca. Także warunki są sprawiedliwe. Co jeżeli zawodnik trafi w wodę albo w krzaki? Regulamin mówi wyraźnie, że organizator wyznacza strefę rzutów i strefa rzutów jest oznaczona, o ile przekroczy strefę rzutów, więc wówczas jest dyskwalifikowany, czyli rzut jest niezaliczony. Załóżmy, ciężarek padnie do morza, więc rzut jest niezaliczony. Czy są jakieś obostrzenia, jeżeli chodzi o, nie wiem, no, plecionki, żyłki i tak dalej? W sumie są obostrzenia, jeżeli chodzi o linię główną, nie ma obostrzenia co do grubości, natomiast jeżeli chodzi o tak zwany przypon strzałowy, jest to przypon strzałowy, który musi mieć wytrzymałość minimum 20 kg lub w przypadku tak zwanej żyłki konicznej końcówka musi być 0,60 mm. Dużo ludzi przyjechało z żonami, z dziećmi, no i taki piknik się nam zrobił. No tak, no wiadomo, jest, przed tym dopisała nam pogoda, jest fajna pogoda, także sporo zawodników jest z żonami, jak wspomniałeś, z dziećmi, także jest taka miła. Rodzinna atmosfera. A krzywiotki spalone, tak? Krzywiotki spalone, dokładnie. Koło mnie wicemistrz Polski Andrzej Kozłowski. Słuchaj, Andrzeju, w zeszłym roku byłeś u nas na rzutówce i ile rzuciłeś? No 169,700, nie? Trzecie miejsce. Mhm. Jakaś porada dla początkującego surfcastingowca? No podglądać internet mistrzów, jak ustawiać się, ciężar ciała, wszystko tu. Technika dużo. Siła to może nie za bardzo, ale więcej technikę trzeba mieć, nie? Bartek Hempel, zeszłoroczny mistrz Polski surfcastingu. Bartku, powiedz mi, bo jesteś po 3 rzutach, jak? No, w tym roku słabo. W tym roku słabo, jestem po chorobie, troszkę osłabiony. Jednak dało się odczuć w odległości. Nie ma co ukrywać.
jednak no, o 20 metrów bliżej rzuciłem. Bartku, ty rzucasz plecionką, widzę. Tak, ja rzucam tym samym zestawem, co łowię. Nic nie zmieniam, nic nie kombinuję. To mi się sprawdza, więc nie ma co kombinować. Kij jakiś specjalny do rzutu? Nie, to jest zwyczajny kij Dega Balance, bardzo popularny do łowienia z plaży. To nie jest stricte rzutowy kij. Dobra, zdradź nam jakiś patent przy tym rzucaniu. Ciężarek bliżej siebie, czy dalej siebie, jakieś kąty? Ja ciężarek staram się jak najdalej od siebie, na wyprostowanych rękach, na naprężonej żyłce, no i tylko siła, ramię i prosty rzut. Drugie miejsce w Polsce, Krzysztof Małecki. Słuchaj, Krzysiu, czujesz się dobrze w tym rzucaniu, bo dzisiaj jesteśmy na rzutówce? W rzucaniu czuję się nieźle, ale no, w tej chwili akurat mam kontuzję kręgosłupa, problem z kręgosłupem od 2 miesięcy. Ja przyjechałem tutaj trochę na rehabilitować się, wypocząć, poddychać świeżym powietrzem. Parę miesięcy minęło od naszego ostatniego spotkania, więc z dużą przyjemnością tutaj sobie zobaczę kolejne. Próbowałeś się kiedyś, ile jesteś w stanie rzucić, tak na odległość? Tak, około 150 metrów samym ciężarkiem 140-gramowym. Mierzyłem na plaży kilka razy, około 145-150 metrów. Jesteśmy dzisiaj na rzutówce, po zimie, każdy spragniony tych rzutów. Co myślisz o takim spotkaniu? No jak najbardziej pozytywna sprawa. To jest trening. No trening, integracja, koledzy zbierają się, porozmawiają, no, bardzo sympatyczne, bardzo. Praktycznie no, niewiele klubów w Polsce organizuje coś takiego, dlatego no, uważam to za bardzo pozytywną rzecz i jak najbardziej w tym kierunku myślę, że należałoby iść.